Przegląd teatrów harcerskich Teatron ma już bardzo długą historię. Od lat drużyny harcerskie przygotowują swoje przedstawienia, które co roku prezentują na tej imprezie. Głównym celem imprezy jest wspólna integracja środowisk harcerskich i dobra zabawa. Co roku zapraszamy ościenne chówce, żeby z nami tutaj się pobawili. Prezentują swoją grę aktorską, pomysły na scenografię, swój śpiew i oczywiście jest wielka, wielka rywalizacja, która drużyna osiągnie tą najważniejszą statuetkę, czyli miejsce pierwsze. Cześć zaufanie, cześć braterstwo. Co robicie? Może pójdziemy do cukierni? Jasne. Zaufanie, idziesz? Nie, dziękuję, ale chyba nie skorzystam. No co ty? Bez ciebie nie idę. No właśnie, no. Dziękuję, jesteś najlepszymi przyjaciółmi. Harcerze przede wszystkim mogą się zintegrować, oderwać się od tego świata zewnętrznego, pobyć w swoim towarzystwie, no i nauczyć się współpracy, braterstwa. No i także jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz dzięki takim imprezom. O ile w Teatronie udział biorą głównie młode osoby, to trzeba podkreślić, że harcerstwo w Jaworznie obejmuje osoby w każdym wieku. Od 6-latków po nawet 90-latków. Mam przyjemność prowadzić chówiec z moją komendą, gdzie mamy każdy pion wiekowy. Mamy Zucha, który ma 6 lat i oczywiście mamy seniorów, którzy są w drugiej młodości i bardzo się cieszę, że możemy tak pracować w takich różnych pionach. Jak mówi komendant chówca w Jaworznie Łukasz Dobosz, harcerstwo w naszym mieście ma się dobrze, a takie imprezy przyczyniają się do zainteresowania młodzieży aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w takich imprezach, lubią przychodzić na zbiórki i obcować razem z nami. W tegorocznej edycji Teatronu zwyciężył 8 JDH Tropiciele. Drugie miejsce przyznano 15 JDH Kasiopea, a trzecie 65 SDW Leśny Lud. Zwycięzcy przedstawili spektakl o smerfach, który charakteryzował się sporą dawką humoru. Przyznano także wyróżnienia za harcerza. Z najlepszą dykcją uznano drucha Tomasza Żurowskiego. Najlepsza rola Papa Smerf, a najlepsza scenografia 26 JDH Impressa.